Co? O, jak to się... Kuleczka. Trzymam siemanko. Zapalimy w piecu. Indyk i marchewka będzie. Pasuje? Pasuje. Trzeba zająć najpierw czymś, więc gdzie jest kubek na mliko? Jest! Patrzcie. Czemu tak tylko mleko robicie? Podobno się kotom nie daje mleka. Tak. Teraz na spokojnie możemy wyłożyć konserwę. Indyk i marchew. Zawsze jak przyjadę, to pierwsze co robię, to daję zwierzakom jeść, a dopiero później cała reszta. Jakieś rzeczy, które sobie zaplanowałem. Ale najpierw zwierzaki. No bo ileż można te myszy jeść? Prawda? Przydałoby się jakieś takie papu trochę lepsze. No i chrupki suche też lubicie? Proszę. Wyżera na całego. A my rozpalamy w piecu. Tak sobie huczy. Cześć, witam Was przy kawie. Witam Was wszystkich na naszym kanale, na kanale Przygód na Wsi. Jest to pierwszy odcinek drugiego sezonu i zrobimy pogaduchy przy kawie. Bo niestety dopiero dojechałem na działkę, już jest ściemnia. Praca, praca, praca. I nie było jak wcześniej zajechać. A próbuję wykorzystać każdą wolną chwilę. I muszę dla Was materiał nagrać. Co dziś? Dziś pogadamy sobie o tym, o przyszłości naszego kanału. Chciałbym Wam też powiedzieć, co się działo, że nas nie było. Chciałbym Wam powiedzieć, co się będzie działo na tym kanale. No i ogólnie sobie pogadamy przy kawie. Zapraszam. Koty już nakarmiłem, bo to jest czynność, którą muszę zawsze wykonać jako pierwszą. Oj, kawka taka ciepła. O, a jest tu zimno. Mamy 10 stopni. Rozpaliłem w piecu, bo próbuję nagrzać, jest dzisiaj piątek, próbuję nagrzać dom, bo jutro chcę przyjechać tutaj może z całą rodziną, troszeczkę zaczniemy już jakichś takich przygotowań do nowego sezonu działkowo-ogródkowego, wiejskiego. Więc zacznijmy od tego, dlaczego nas tak długo nie było. Jakoś takie dopadło nas, powiem Wam, takie głupawka chyba, to trzeba nazwać, że tak sami od siebie oczekiwaliśmy, że te materiały muszą być jakieś takie bardziej profesjonalne, bardziej konkretne, rzeczowe, ale zapomnieliśmy w tym wszystkim o istocie powstania tego kanału. Ten kanał powstał jako pamiętnik, nasz pamiętnik tutaj przygód, jakie przeżywamy
z tego względu pamiętnik, bo już kiedyś mieliśmy działkę. Mieliśmy malutką działkę, nasze dzieci były małe. To była działka taka mała, pracownicza. Ogródek, tam był mały domek, ale tam żeśmy dobre 10 lat sobie działali. I nie tworzyliśmy takich rzeczy. I tam jest masę pięknych wspomnień, które są w filmach gdzieś tam pozgrywane te momenty, ale to nie jest to. Więc teraz stwierdziliśmy, że będziemy robić pamiętnik, nagrywać. Więc musieliśmy znaleźć taką, no bo nagrywać się non-stop się nagrywa telefonem, zdjęć się robi tysiące różnych, tak? Cały czas nagrywamy czymś. Ale tak się zastanówcie, jak później przebrnąć przez ten stos filmów, tysiące zdjęć do tych momentów, które najbardziej są wartościowe. Dlatego postanowiliśmy, że będziemy teraz to nasze przygody z nową działką, w nowym miejscu nagrywać i sukcesywnie na bieżąco montować, składać to, co się tu działo, archiwizować. Nie zostawiamy tego w stosie, bo potem jest masę problemów, żeby dotrzeć do tych właściwych momentów. I to była istota tego kanału. Kanał powstał, abyśmy robili to na bieżąco, żeby był ktoś jeszcze, kto nas ogląda, żeby nas motywować troszeczkę do żebyśmy regularnie to robili. I w pewnym momencie nastąpił taki przełom jakiś, że tak się oglądając inne kanały, zacząłem się zastanawiać, czy to jest dobra droga. I chyba potrzebowałem troszeczkę takiego przemyślenia, w którą to stronę chciałbym, żeby poszło. Ale tak jak już wspomniałem, zgubiłem ten główny powód, i dopiero mi to się tak w pewnym momencie powróciło, że zaraz, chłopie, moment, przecież ty nie musisz stawiać domu od zera, ty nie musisz pokazywać, jak się ściany buduje, jak się okna wstawia, czy jak tutaj rozbieram wszystko, burzę, składam na nowo. Nie, nie muszę tego robić. I to mnie tak spowodowało, że gdzieś tak nie miałem, takie miałem przeświadczenie, że nie mam materiału, co nie mam czegoś fajnego, co bym mógł wam pokazać. I nastąpił marazm. Marazm do tego troszeczkę tam różnych takich innych historii, jeszcze nie będę was zanudzał. Także, no, każdy chyba jak twórca na YouTubie dopada go takie właśnie w pewnym momencie. I tu jest bardzo ważna wasza rola i wasze komentarze, wasze reakcje na to, co robimy, bo pod ostatnim filmem, ostatni film z pierwszego sezonu, który wyszedł niedawno, spotkaliśmy się z bardzo fajną reakcją i bardzo tym osobom dziękuję. To jest bardzo miłe, że czekaliście, że nie opuściliście nas, narzuciliście mi nowe paliwo i jedziemy z tym koksem do przodu. Ok. Co dalej? Co dalej na tym kanale? Więc od razu, jeżeli ktoś jest tutaj, kto czeka, że ja ten dom zburzę, spalę, postawię nowy, będę pokazywał, jak cegłę po cegle stawiam. Nie, nie będę tego robił. Nie będę tego domu burzył. Ten dom jest w takim stanie, jakim jest. Będę go łatał, podtrzymywał, podpierał i dopóki będzie stał, to będę z niego korzystał. Będę się dzielił z wami rzeczami, które się tu dzieją, małymi remontami, większymi remontami, czasami gadaniem po prostu o niczym, po prostu naszym życiem, naszym życiem, naszymi chwilami tu fajnymi, jakie spędzamy, tym klimatem, tą przyrodą. Będę się z tym z wami dzielił. Będę o tym mówił, będę wam to pokazywał. Nie jest to kanał Majsterkowicza ani żadnego fachowca. Będę to pokazywał jak robię, ale robię to tak jak umiem, albo jak się nauczę, albo się z wami nauczę, przy was się nauczę, nieważne. W tą stronę idziemy. Idziemy, wracamy do głównego nurtu tego kanału, czyli przygody na wsi. Będą to przygody, co tu się dzieje.
z planów, co się będzie działo na tym, w tym sezonie, to jest powstanie ogródka warzywnego na zboczu rzeki, bo tak moja mama sobie wpadła na pomysł, a bywa tu dość częstym gościem, pozdrawiam mamę. I ona chce mieć tam ogródek i sobie tam działać. I tak będziemy robić ten ogródek. Muszę zrobić w końcu, wyremontować tą szopę, garaż, nie wiem jak to nazwać. Mam już drzewo, które leżakuje sobie i przez ten czas troszeczkę podeschnie i się ewentualnie odkształci albo naprostuje. Więc w tym sezonie to jest number one. Musi powstać nowy dach na szopie i wraz z rozbudową jej troszeczkę. Może będzie z tego, na pewno będzie z tego materiał. Co dalej? No dalej prace w ogrodzie. Na pewno będziemy teraz się zajmować przycinaniem drzewek wszystkich owocowych, bo ruszyły mi drzewka owocowe. I mam tu jeden temat, którym będę się chciał z wami podzielić. O morwie. Bo jest dla mnie ona problematyczna i chciałbym ją ożywić. W ogóle to jest ciężko owoce u mnie wyhodować, zrobić, ale już idzie do przodu. Także będzie się działo. Będziemy imprezować, będziemy jeździć po wsi rowerami, chodzić na grzyby, na ryby, smażyć, gotować. Wszystko, co można robić fajnego na wsi, będzie na tym kanale. Także cóż mogę wam powiedzieć? Bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami. Bardzo dziękujemy za te miłe słowa, które naprawdę, wierzcie mi, te fajne komentarze, one nie przelatują tak jak zwykłe tam pierd, ale nudy, nie? Bo to są pierdy. To są bardzo cenne komentarze i wierzcie, w głowie pamiętam wszystkie prawie komentarze miłe. Myślę nad sposobem, jak właśnie ożywić was troszeczkę w tych komentarzach. No i tyle. Bardzo wam dziękuję, że jesteście. Bądźcie z nami przez cały kolejny sezon. Mam nadzieję, że będzie mi coraz lepiej wychodziło YouTube'owanie, jakby to nie nazwał. Że będzie to coraz fajniej wychodziło, coraz pewniej się będę czuł przed kamerą, bo nie ukrywam, że to jest jeden z głównych takich demonów, które ścigają chyba każdego twórcę, który ma się swój wizerunek upublicznić. Nie jest to łatwe, wierzcie mi. Zapraszam na sezon number two. Będzie się działo. Trzymajcie się. Do następnego. Zaraz, wróć! Zapomniałem o najważniejszym. Żebro lajki. Proszę was, zostawcie łapki w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał. I komentujcie. Komentujcie, odpowiadam prawie, że na każdy komentarz. Hejterom dziękujemy, bo i tak wylecicie do kosza. I zapraszam już na kolejny odcinek, który będzie dość ciekawą tematyką. Zobaczymy jeszcze, który odcinek będzie pierwszy. Ale będę starał się regularnie wrzucać filmy, tak jak żeście sobie zażyczyli w ankiecie, w niedzielę. W niedzielę rano przy porannej kawce będę pił tą kawę zawsze z wami. Na razie trzymajcie się. Pozdrawiam was gorąco.